Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Dzisiaj sprawdzimy, czy dobra pasa produktów kempingowych, turystycznych Decathlonu trwa nadal. Zrobimy sobie unboxing, czytaj odpakowanie łóżka turystycznego marki Quecha, Decathlon Quecha Campbed. Długość łóżeczka 185 cm. Wysokość od podłoża 20 cm, szerokość 60. Waga całego zestawu to jest 5,3 kg. Od razu to się rzuca w oczy. Pokrowiec jest solidny, materiał jest bardzo gruby. Jest pasek do przewieszenia przez ramię. Jest też, a wcale nie musiało być, jest też zaczep, żeby ewentualnie gdzieś tam sobie zawiesić. No i bez zbędnej zwłoki przejdźmy do odpakowania, do rozłożenia. To znajdziemy w środku po odpakowaniu. Mamy dwa komplet stelaży, kolor ma znaczenie. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć nóżek. Też podobnie zwracam uwagę na kolory. No i sam materiał łóżka. Tkanina, podobnie jak pokrowiec, gruba. Szwy podwójne, miejscami potrójne, sprawiają wrażenie bardzo solidnych. Tu jeszcze dodam, maksymalne obciążenie łóżka to jest 110 kg, to warto mieć na uwadze. No i zaczynamy sobie od rozłożenia tego materiału. Potem sobie rozkładamy stelaż, po dwóch bokach wsuwamy w środek. I na sam końcu, w bardzo pomysłowy sposób, będziemy sobie mocowali nóżki.
solidne, prosto w obsłudze. Jak z trwałością w dłuższym okresie czasu, no tego jeszcze nie wiem. No ale mówię, pierwsze wrażenia są pozytywne. Cena była naprawdę atrakcyjna, wydaje mi się, w stosunku do funkcjonalności i jakości. No i chyba kolejny udany produkt, bo to jest ostatnio omawianej menażce.